Jako dzieciak lubiłem spędzać samotnie czas. Dorastałem na obrzeżach mojego małego miasteczka i nigdy tak naprawdę nie miałem żadnych przyjaciół. Spędzałem czas z różnymi dziećmi, ale przez większość czasu trzymałem się samotnie, nawet w liceum. Z powodu mojej dobrowolnej samotności znalazłem czas, aby zaangażować się w różnego rodzaju hobby, takie jak wędkarstwo, polowanie i gra w karty. Zawsze uwielbiałem grać w pokera z moimi rodzicami i młodszym bratem. Chociaż uwielbiałem wszystkie aktywności, którymi zajmowałem się w wolnych chwilach, to właśnie polowania były zdecydowanie moimi ulubionymi. W sezonie polowałem na wszelkiego rodzaju zwierzęta i spędzałem godzinę, żeby coś upolować. Widzicie, najcudowniejszą częścią tego nie był fakt, że właśnie coś zabiłem, ale fakt, że przechytrzyłem zwierzę. Miałem trofeum oznaczające moje zwycięstwo i pragnąłem wciąż doświadczać tego uczucia. Nic nie było w stanie zbliżyć mnie do euforii dostarczonej do mojego mózgu, kiedy wracałem do domu ze świeżo upolowanym zwierzakiem za pasem. Czasami spędzałem całe dnie na polowaniu w dziczy i gubiłem się tam, na łonie natury, słysząc tylko odgłosy innych stworzeń zamieszkujących lasy. Ze względu na moją miłość do myśliwstwa i wędkarstwa nigdy nie znajdowałem czasu na odrabianie lekcji. Wszystkie przedmioty zdałem co najwyżej na czwórkę i skończyłem liceum, ale dalsza edukacja nie była dla mnie. Byłem przekonany, że to właśnie polowanie jest moim powołaniem. Jest tym, co chcę robić przez całe życie. Po ukończeniu szkoły średniej zacząłem polować nie tylko dla przyjemności, ale także dla pieniędzy. W pobliżu mojego rodzinnego miasta znajdowała się firma, która robiła suszone mięso z jelenia i szukała myśliwych, którzy mogliby im dostarczać mięso. Oczywiście ja, samozwańczy miłośnik takich zajęć, zgłosiłem się na to stanowisko i po tygodniu oczekiwania dostałem tę pracę. Miałem zacząć od zaraz. Złapałem więc swój sprzęt i poszedłem do lasu. Rozstawiłem stanowisko w drzewostanie, którego używałem odkąd pamiętam i zacząłem czekać. Musiałem siedzieć w tym miejscu godzinami, bo wkrótce zaczęło zachodzić słońce. Było jednak lato, więc wiedziałem, że mam jeszcze trochę czasu, zanim pogrąży mnie ciemność. Wtedy go zobaczyłem. Jeleń pojawił się na horyzoncie. Siedziałem tam, obserwując go, zahipnotyzowany tym, jak się porusza. Spokojnie przechadzał się po leśnym runie, pochylając się tu i tam, żeby zjeść trochę trawy lub jagód, aż w końcu dotarł do strumienia, w pobliżu którego ustawiłem swoje stanowisko. Stał przez chwilę, rozejrzał się i spuścił głowę, by wziąć bardzo potrzebny do życia łyk wody. To był ten moment, na który czekałem. Podniosłem karabin, wiedząc, że mam tylko jeden strzał i wycelowałem go dokładnie za jego przednie ramię. Wziąłem głęboki oddech. Mój strzał był doskonały. Trafił prosto w serce i zabił go na miejscu. Moje serce przyspieszyło, gdy znów wiedziałem, że wygrałem. Całe to oczekiwanie nie poszło na marne. Prawie zleciałem przy schodzeniu po schodach z mojego stanowiska, po czym rzuciłem się biegiem w stronę kosła. Jego oczy wciąż były otwarte. Cieszyłem się, że strzał natychmiast odebrał mu życie, dzięki czemu nie musiał cierpieć. Podniosłem go i wkrótce wróciłem do domu. Zadzwoniłem do firmy i niedługo ktoś przyszedł i odebrał moją ostatnią zdobycz. Podziękowałem mężczyźnie, gdy wychodził i zamykał drzwi, czując się bardziej dumny niż kiedykolwiek. Wiedziałem, że to jest to, co będę robił do końca życia.
Minęło kilka lat i dalej robiłem to, co kochałem, aż w końcu zarobiłem na polowaniach tyle pieniędzy, że wyprowadziłem się z rodzinnego miasta i przeniosłem do Wirginii Zachodniej, bo słyszałem, że tam polowania są świetne. Chciałem mieszkać na odludziu, ponieważ pragnąłem mieć możliwość ciągłego przebywania na polowaniu. Udało mi się znaleźć miejsce, w którym mogłem to robić. Była to stara chata, niezbyt droga, która stała dokładnie w lesie. Co ciekawe, znajdowała się niedaleko od miasta, może 15 lub 20 minut jazdy. Miasto, które znajdowało się rzut beretem od chaty, to nie była jakaś metropolia. Ba, nie wiem, czy określenie miasto jest tutaj na miejscu. Bliżej było mu do miasteczka, nawet może i wioski. Spodobało mi się bardzo i zdobyłem tu nawet kilku przyjaciół. Większość lubiła tematykę polowań, ale tylko jeden z nich chciał iść ze mną do lasu. Nazywa się Brian. W porządku facet, młody i silny, jest mniej więcej w moim wieku, plus minus kilka lat, ale dobrze się dogadujemy i wielokrotnie razem polowaliśmy. Jedyną różnicą między nami jest to, że on założył swoją rodzinę. Dużą. Żona, dzieci, praca. Ma nawet Golden Retrievera. To szczęściarz. Tyle mogę wam o nim powiedzieć. No i jeszcze dobrze strzela. Ma dobre oko. Cieszę się, że towarzyszy mi w polowaniach. Stanowisko myśliwskie założyłem może tydzień po zakupie domku. Jakiś miesiąc później, po raz pierwszy wybraliśmy się z Brianem na wspólne polowanie. Siedzieliśmy tam godzinami, czekając aż coś się pojawi. W końcu zobaczyliśmy łanię i zrobiliśmy swoje. Potem zanieśliśmy ją z powrotem do mojej chatki. W tym momencie wiedziałem już wystarczająco dużo o robieniu suszonego mięsa, aby być w stanie zrobić to samemu. Z pomocą Briana oskurowaliśmy łanie, po czym zaczęliśmy robić suszone mięso i steki z dziczyzny. To była dobra noc. Wspólnie chodziliśmy na polowania raz albo i dwa na tydzień, ale samemu polowałem prawie każdej nocy. Wtedy znalazłem inną firmę nieco bliżej, może godzinę drogi stąd, która również potrzebowała myśliwych do zbierania mięsa i wysyłania go do nich, więc po raz kolejny złożyłem podanie i dostałem pracę. Wydawało się, że wszystko idzie dobrze. Byłem dobry w swojej pracy, a ta była naprawdę dobrze płatna. Przez to, że w swoim stanowisku spędzałem tak dużo czasu prawie każdej nocy, znałem praktycznie każdy dźwięk w lesie. Od wrzasków łosia, przez krzyki pum, po lisy i kojotę. Jeśli wskażecie mi konkretny dźwięk w tych lasach i zapytacie, co go wydało, mogę dokładnie powiedzieć, jakie to zwierzę, a czasem także określić jego płeć. To właśnie sprawiło, że ta noc była tak inna. Jak zwykle stałem w swoim stanowisku i nagle usłyszałem krzyk. Nie wziąłem tego do siebie, bo prawdopodobnie nie było to jakieś znane mi zwierzę. Pomyślałem, że kiedyś na pewno dowiem się, co tak brzmi. Jednak coś nie dawało mi spokoju. Ten krzyk był inny. Brzmiało to podobnie do czegoś, co słyszałem wcześniej, ale nie mogłem tego określić. Brian był ze mną i też nie mógł tego rozkraść. Zwykle nie przejmujemy się tymi odgłosami, ponieważ martwienie się każdym najmniejszym dźwiękiem, który słyszymy w lesie w nocy, nie jest zbyt zdrową sprawą. Jednak ten hałas był po prostu zły. Coś było nie tak z tym krzykiem i po dobrych 10 minutach siedzenia tam i zastanawiania się nad każdym zwierzęciem, jakie mogłoby to być, Brian i ja zdecydowaliśmy, że pójdziemy to sprawdzić. W końcu byliśmy uzbrojeni i obaj dobrze strzelaliśmy, a jeśli to była puma, myśleliśmy, że ucieknie, jeśli usłyszy, że nadchodzimy.
Zeszliśmy ze stanowiska i zaczęliśmy iść w kierunku miejsca, z którego dobiegał krzyk. Po minucie lub dwóch mogliśmy powiedzieć, że się zbliżamy, ponieważ hałas stawał się coraz głośniejszy. Wydawało się, że odbijał się echem od drzew i nie skłamię, jeśli powiem, że trochę nas to przeraziło. Brnęliśmy jednak dalej i w końcu po kolejnej minucie wędrówki natknęliśmy się na polanę, gdzie zobaczyliśmy, skąd dobiega ten hałas. Był to ogromny łoś stojący na środku polany i po prostu krzyczący w mrok. Spojrzeliśmy po sobie i po wyrazie ulgi malującym się na twarzy Briana mogłem stwierdzić, że także podzielał ten sam niepokój. Odwróciliśmy się, aby spojrzeć na ogromnego łosia, który wciąż zawodził, i poszliśmy z powrotem do stanowiska. Po kilku kolejnych godzinach pustki postanowiliśmy, że na dzisiaj sobie już odpuścimy. Zwierzęta chyba wystraszyły się tego hałasu. Kiedy wracaliśmy z nocnego polowania, Brian zwykle zostawał w pokoju gościnnym w mojej chacie, bo zwykle było już późno, kiedy kończyliśmy. Zazwyczaj wracaliśmy w okolicach drugiej lub trzeciej nad ranem i nie chciał budzić dzieci ani żony wracając do domu. Chociaż byliśmy już daleko od łosia, wydawało się, że szedł za nami i był tak samo głośny jak wtedy, gdy byliśmy w stanowisku myśliwskim. Trochę nas to przeraziło, ale doszliśmy do wniosku, że jeśli pójdziemy spać, to rano wszystko się skończy. Tak zrobiliśmy. Zasypiając, wciąż słyszałem ten krzyk. On się nie kończył. Kiedy się obudziliśmy, hałas zniknął. Odetchnęliśmy z ulgą, a Brian pożegnał się i pojechał do domu. Ja wykonałem swoje normalne, codzienne czynności. Poszedłem do miasta i czekałem do zmierzchu, zanim wróciłem do lasu na swoje stanowisko. Nadal byłem trochę zdenerwowany wczorajszą nocą, ale pomyślałem, że to pomoże mi oderwać się od myśli o tym krzyku i faktycznie tak się stało. Niestety trwało to tylko do około północy, kiedy znowu usłyszałem krzyk. Tym razem jednak naprawdę brzmiał źle. Naprawdę źle. Mogłem powiedzieć, że to nie był ten sam krzyk z zeszłej nocy i że znowu nie było to zwierzę, które mogłem zidentyfikować. Miałem nadzieję i modliłem się, żeby to zniknęło, ale tak się nie stało. Krzyki trwały i trwały, aż nie mogłem już tego znieść. Wiecie, jak krzyczy lis? Ten dźwięk był 100 razy bardziej przerażający. Musiałem się dowiedzieć, co do cholery krzyczy tak przeraźliwie w środku nocy. Wyruszyłem w tym samym kierunku, co ostatnio z Brianem. Brnąłem przez zarośla, aż w końcu dotarłem na polanę z poprzedniej nocy, gdzie hałas sięgał zenitu. Moje bębenki uszne były na skraju wytrzymałości. To, co zobaczyłem, wstrząsnęło mną do głębi. Tym razem nie było łosia, którego spodziewałem się zobaczyć. Nie. Na środku polany stała postać odwrócona do mnie tyłem. Zamarłem. Nie mogłem pojąć, czego jestem świadkiem. To coś było masywne. Miało co najmniej 2,5 metra wysokości i nie mogłem stwierdzić, czy to był człowiek, czy coś innego. Przyznaję, byłem przerażony. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego i byłem gotów uciec od razu z dala od tego miejsca. Jednak nie chciałem, żeby cokolwiek to było zobaczyło mnie, więc cofałem się tak wolno, jak tylko mogłem. Wpatrywałem się w to coś tak długo, jak było w zasięgu wzroku. Gdy tak cofałem się i cofałem, w końcu to coś znalazło się na horyzoncie, daleko ode mnie. Wtedy przestało krzyczeć. Znowu zamarłem. Dlaczego przestało? Zastanawiałem się. Stałem tam między drzewami oniemiały, wpatrujący się w tę wysoką na 2,5 metra istotę, która właśnie przestała zawodzić.
Teraz zdaję sobie sprawę, jak fatalny błąd popełniłem, nie uciekając od razu do domu, gdy tylko zobaczyłem to coś. Gdy tam stałem, ta istota się obróciła, a moje ciało ogarnął strach. Chociaż znajdowałem się co najmniej 300 metrów od tego czegoś, to wpatrywało się bezpośrednio we mnie i wiedziałem, że wie, że tam jestem. Żółte oczy tego czegoś wbiły mi się w moje serce jak sztylety, gdy stanęło na czworakach i ponownie zaczęło zawodzić, tym razem galopując w moją stronę. Stałem tam zamrożony przez chwilę, zanim zacząłem panicznie uciekać. Znałem wszystkie skróty do mojego domu i korzystałem z każdego, wiedząc, że nie zostało mi dużo czasu. Biegłem szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, słysząc echo wrzasków w oddali. Rosnąca intensywność hałasu dowodziła tylko, że biegłem za wolno. Gdy dźwięk stał się głośniejszy niż kiedykolwiek, zobaczyłem mój dom. Przerzucałem klucze, by znaleźć ten, który otwierał moje drzwi frontowe. Kiedy dotarłem do werandy, znalazłem go. Otworzyłem drzwi i zamknąłem je jak najszybciej mogłem. Przerażony ukryłem się w zamrażarce, gdzie miałem nadzieję, że zapach mięsa i lodu pomoże ukryć mój zapach przed tą istotą. To tutaj ukrywam się przez ostatnie 2 godziny. Stworzenie znalazło wejście do mojego domu i słyszę, jak porusza się po piętrze, tropiąc wszelkie ślady mojej obecności. Jestem w piwnicy, w lodówce, więc mam nadzieję, że mnie tu nie znajdzie. Próbowałem wysłać SMS-a do Briana, żeby przyjechał do mnie, ale moje wiadomości nie dochodzą, a biorąc pod uwagę, że jest 3 nad ranem, wątpię, by je zobaczył. Nie mam pojęcia, czy to coś zniknie do rana, ale w tej chwili to moja jedyna nadzieja. Jeśli nie wyjdzie, to ta istota w końcu mnie znajdzie i kto wie, co wtedy zrobi. Jeśli to widzisz, proszę, nie. Błagam, posłuchaj mojej rady. Jeśli usłyszysz krzyki w środku lasu w nocy, nie badaj tej sprawy. Autor opowiadania Live Active 2738. Tłumaczenie i opracowanie Quadrotes. Powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti 262, Milky Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alex Lee TV, Mateusz Salak, Polish Sausage oraz Jurek Ziajko. Do usłyszenia.